Witajcie kochani dnia trzeciego. My już się spakowaliśmy, zjedliśmy śniadanko i właśnie wyruszamy w kierunku samochodu. Dzisiaj jako pierwszy kierunek będzie Laguna Balos, później Ela Fonisi i na koniec Hania. W Hanii ponoć jest bardzo dużo do zobaczenia, ale patrząc po wczorajszym zwiedzeniu Retymnonu, myślę, że po prostu obejdziemy sobie tak miasto, główne atrakcje, a skupimy się po prostu na, o dziwo, na plażingu. Podobnie nie widać, bo jest dużo słońca. O, dobra, teraz lepiej. Tak, idziemy sobie właśnie do autka. Podróż będzie co 3 godzinki, ponad. No, także kawał drogi mamy. Może nie jakoś tam strasznie, z tym, że te drogi są kręte, także też się nie pospieszy za bardzo, co chwila są fotoradary, o dziwo, bo tak jak byliśmy w Grecji w różnych, na różnych wysepkach, to nie było, nie aż takich tych fotoradarów, pierwszy raz takie mam wrażenie. No takich ograniczeń prędkości też nie było, także spoko, o, za chwilkę wam pokażę, kurczę, muszę filtr skupić tutaj na słońce. Okej, wam pokażę nasze autko. Mamy Volkswagen Polo chyba. Benzyniak, jakiś silnik? Michał, wiesz? Halo? Nie wiem, jaki silnik. Dobrze, Michał nie wie, no to się nie dowiemy. Także tak, wsiadamy do środka. Zobaczcie, GPS nam pokazuje, że niecałe 15 km będziemy jechać 53 minuty. Także pewno będzie bajeczna droga. Zobaczymy. Kogo tu spotkaliśmy? Jakiego? Koziołka. Siema! Albo bazę, nie wiem. Piękny jesteś. Dobra. Już wiemy skąd ten czas. Zobaczcie, tutaj mamy taką drogę. Taką szrutową, ale spokojnie da radę jechać. Widoczek taki. Jak tam, Michaś? I chyba co, z Kilosa będziemy musieli drogować jeszcze od parkingu, ale nie jest źle. To już płatne gwiazdy widzę. Patrzymy na ten sznurek samochodów i właściwie nie wiemy, czy oni tutaj parkują, czy to jest jakiś korek. Kurde, ale jazda. Może trzeba było popłynąć. Taka sytuacja. No i słuchajcie, okazało się tak, że jednak to jest parking, w sensie parking jest zawalony i wszyscy parkują wzdłuż drogi. I stał tutaj taki pan, który już powstrzymywał inne samochody przed wjechaniem. Oczywiście to cwańsi próbowali, no i niestety mieli pecha, musieli cofać. A tutaj nie ma gdzie zawrócić, więc znaczy jest bardzo wąsko i stromo. Czekajcie, podejdę kawałek. Z brzegu zobaczycie sobie, że tutaj już jest przepaść. O, i mamy teraz ponad 2 km do przejścia w pełnym słońcu, także filtr 50 poszedł w ruch, bo już ramiona, kark, dekolt trochę spalone. Ja ci zaraz posmaruję, Michasiu, kark. I co, ile będziemy szli? Mniej więcej gdzieś z pół godzinki, chociaż droga jest taka, wiecie, że trzeba uważać, żeby na tych kamlotach się nie potknąć, nie wywalić. Więc mamy nadzieję, że widoki będą warte. Mówią, że tutaj jak już to zobaczysz, to już w ogóle jest wow i chcesz tu wracać za każdym razem. Także przekonamy się. A my tymczasem lecimy do celu. Thank you.
co będzie widać. Widać na pewno nasze głowy. Kawałek coś tam też piaskuje, jakiegoś. O, może tak. Tak, jesteśmy sobie tu, a jeszcze czeka nas droga w dół. Ale co, lazurek ładny. Różne kolorki wody, żółty piaseczek. Dużo ludzi jest, wchodzi na stateczek. Przypłynęli się na leniucha i teraz wracają. Jak skały, tam plaża, tam jest dużo płytko. My też się zaraz pakujemy. Tutaj Monia coś kombinuje. Chcę nagrać na drugą kamerę. Będzie mieć dużo nagrań, widzę. Każdy czy innej jakości. Już trudno. Nas czeka tam podróż na górę, tędy widać, palucha wkładam tu i później tędy tu i później tamtędy tu i tam później jeszcze kawałek. W ogóle no trudno, będziemy szli takie skały z drugiej strony. Trochę ludzi jeszcze z parasolami. My na ten, my po polsku, nie? Parasola dopadliśmy. Ktoś wychodził i nam dał paragon, także... Ale jest. Nie? Żegnamy się z laguną przepiękną. Chciałoby się tu stać dłużej. Nie powiem, że nie. Ale długa droga przed nami. To właściwie coś około 4 godzinek. Jeszcze mamy przystanek w Hani. Tam chyba zjemy sobie obiadek jakiś. No i musimy zdążyć tym razem na kolację na 20:30. Zobaczcie. No i droga powrotna jest ciężka. Ale chyba łatwiej się wchodzi niż schodzi. Troszkę jestem zasypana, przepraszam. Jest gorąco. Jeszcze jeden rzut oka. Kurde, czy to jest slow motion? Mam nadzieję, że nie. Jesteśmy co gdzieś w połowie. Wchodzenia pod górkę. Nie zatrzymujemy się. Michał, kim jesteś? Jestem zwycięzcą, się mówi. Na pewno tak. A ja powiem, dam radę dotrwać do końca, bez zatrzymania, moja misja na dziś. Zobaczcie, stado normalnie. Co one trują w ogóle? Jak one wrócą do domu? Co, myślisz, że ktoś po nie przyjdzie? No. Pasterz jakiś? Co mieliśmy wczoraj. Ale tak wysoko, o takich tych kamlotach?
Nie wierzę. Jak one w ogóle tam wchodzą? Ciupagą i nie polecą. Ciupaszku. Jesteśmy w Hani, czyli drugim największym mieście na Krecie. Cóż mogę powiedzieć? Na razie niewiele. Oprócz tego, że tutaj jest obowiązek chodzenia w maseczkach, więc przy tym upale to jest to dosyć ciężkie. Ale tak patrząc po ludziach, część nosi, część nie, więc tak wybiórczo. My póki co na razie przestrzegamy zasad. Nie chcemy mandatów. No i choróbska też tym bardziej. O, więc sobie spacerujemy starym miastem, wąskie takie uliczki w stylu włoskim. Jakiś pasza. Tak wygląda. A to jakiś merlin. Kaznodzieja, nie wiem. Doczytamy, poszukamy. W domciu będziecie mieli napisy pod spodem. Dzień dobry. Zobaczcie, tu się już troszkę rozpadają kamieniczki, ale chyba je ratują jakoś. Może od tego zaczniemy. Mamy stary ten kościółek, w którym byliśmy. Stare kamieniczki, zobaczcie, niektóre to mega zniszczone. Mam nadzieję, że w końcu je odnowią. Meczet. Latarnia. I Michał.